jesteś aktorką wszechstronną, bo i prowadzisz fundację, oczywiście grasz w teatrze, grasz w serialach, ale również śpiewasz i niebawem ukaże się twoja płyta, którą będzie promowała piosenka pod tytułem Żyleta. Dokładnie tak. Właśnie skończyliśmy nagrywać teledysk do Żylety. Jeszcze go nie widziałam, więc nie mogę nic powiedzieć. Wiem, jaki był plan, to jest w ogóle fajny zamysł, bo jest to master shot całe, 4 minuty z kawałkiem, więc jestem bardzo ciekawa. Płyta rzeczywiście 14 listopada będzie miała swoją premierę w Multikinie, z czego bardzo się cieszę. No dzisiaj mogłam premierowo zaśpiewać 2 utwory, co było takim leciutkim falstartem, bo jeszcze nie jestem gotowa do tego, żeby śpiewać to z publicznością. Taka rockowa wersja. Tak, tam jest dużo takich w ogóle. Zamysł na płytę jest taki, że jest to muzyka elektroniczna. Jest tak naprawdę większość jest muzyka elektroniczna, jest tylko fortepian i gitara elektryczna na żywo, a większość to są takie brzmienia właśnie, tak chcieliśmy, taki był zamysł, żeby były bardzo współczesne i żeby docierały też do młodych ludzi, którzy nie wiedzą, kim był Jonasz Kofta, a takich jest niestety wielu. A wielkim poetą był? No nie tylko poetą, i kabareciarzem, i aktorem, i wspaniałym... Człowiekiem, orkiestrą, jak tak. Ty, można powiedzieć. Fundacja Mamy Dzieci. Wiem, że znajdujesz jakieś ubranka dla dziewczyn, którym się ciężko powodzi. Właśnie no, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, z twojej książki część dochodu zostaje przekazana na pomoc innym. Jak znajdujesz czas, będąc sama mamą 2 dzieci i czynną aktorką zawodową? Znaleźć ubranka to jest najmniejszy problem tak naprawdę, bo wiele osób wie, że po prostu ja jestem, mam duży bagażnik w samochodzie i po prostu po drodze gdzieś przez Korytyńskiego zawożę to na Korytyńskiego do domu dziecka numer 9. I to akurat jest najmniejsza praca przy tej fundacji. Natomiast to, co my robimy, no to robimy duże imprezy, których rzeczywiście zorganizowanie takiej imprezy, jeśli ja mam natłok rzeczy zawodowych, wymaga dużo czasu i czasem sobie łapię się za głowę, się zastanawiam, Boże, moje dzieci cierpią, bo ja ich nie widuję, ale też dzieci znają ten problem i ja też je uczulam na to, że takie dzieciaki są, które nie są tak bardzo szczęśliwe jak moje, które tam sobie Lego wybierają i dostają, jak zażyczą, to dostają na urodziny. Ale staram się pomagać. No teraz na przykład będę zrobiła nowy projekt z pewną firmą, której jeszcze nie będę nazwę używać, ale są szkolenia takie komputerowe dla dzieciaków i tu będziemy robić taki casting, bo to nie ma tam dużo miejsc, ale jest możliwość. Na pewno będziemy robić mikołajki. Przymierzam się do tego, żeby zrobić pokaz mody, z którego będzie dochód szedł. Także zorganizowanie takich rzeczy to jest raczej bardzo wymagające czasowo. Mówimy tutaj też o płycie z piosenkami Jonasza Kofty, ale właśnie jest też materiał, który się tak naprawdę marnuje, jest dostępny jedynie w internecie, z twojego recitalu sprzed lat, Nie dorosłam. Już chyba nie jest, ale to jest tak, że ja lubię się też żegnać z dziećmi, które gdzieś tam kiedyś robiłam, bo to jest pewien już zamknięty etap w moim życiu. Rzeczywiście na YouTubie można znaleźć kilka utworów, na pewno jest tam Nie dorosłam, na pewno są Lubię wrony. Jeszcze w Zielone Gra. Jeszcze w Zielone Gramy, Pejzaż bez ciebie chyba i mój ukochany... Johnny? Nie, tego chyba nie ma. No ale jest... Johnny był na twojej stronie internetowej. Był, no strona wygasła, ale być może... No właśnie mniej dbam na przykład o moją stronę, która tam jest nieczynna chyba przez od roku już, niż o te inne rzeczy. Czyli cały czas czynnie zawodowo, czynnie tutaj charytatywnie, no i teraz trochę więcej muzycznie. Staram się jak mogę. Teraz rzeczywiście najważniejsza jest dla mnie absolutnie projekt Kofta, który właśnie w listopadzie wyjdzie na światło dzienne. To jest w tej chwili moje główne dziecko zawodowe oczywiście i na tym się skupiam, bo pewnie będziemy jeździć, koncertować, no na pewno. No i nie mogę się doczekać tak spotkań z publicznością i właśnie dużej ilości prób po to, żeby te koncerty ułożyć i spotykać się z ludźmi.